Szczęść Boże. Mamy dzisiaj sobotę. Powoli kończy się pierwszy tydzień Rorat. Dzisiaj w pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Maryję. Witam Cię bardzo serdecznie w tej adwentowej serii. Posłuchajmy słów z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela. Zaiste o ludu, który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie. Nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże Ci on łaskę na głos Twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedź Ci. Choćby Ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi. Oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga. Idź nią. Jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo, On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły, obrabiające rolę, żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Dzisiaj prorok Izajasz mówi nam bardzo mocno o tym, że Bóg nie zostawia nas wtedy, gdy pojawia się coś, co trudno nam przekroczyć. Choćby Ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Słowo wielkiej nadziei i słowo, które prowadzi nas do tego, że rzeczywiście w tym, co trudne, możemy odkryć naprawdę Bożą obecność, że to On jest obok nas. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Niech ten czas Adwentu będzie czasem odkrywania Bożej obecności. Wtedy, kiedy jest trudno. Wtedy, kiedy się wydaje, że Pan Bóg nas zostawił. Módlmy się. Boże, proszę Cię dzisiaj, by te słowa z księgi proroka Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy, stały się we mnie. Proszę Cię za mojego brata i moją siostrę. Daj im odwagę odkrywania Twojej obecności w ich życiu. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zdanie na dzisiaj. Kiedy tylko będziesz chciał. Może być to dzisiaj, może być to jutro, może to być codziennie. Pomóc się litanią loretańską. A jutro niedziela, więc rorat nie ma. Możecie dłużej trochę pospać i widzimy się w poniedziałek. Szczęść Boże.